ciągle towarzyszą mi w moim życiu. Był najważniejszy dla pani fragment z dzienniczka na dziś? Na dziś myślę, że pierwsza komunia święta. Czyli takie majowe natchnienie. Może tak. Chociaż właściwie ja o tym nie pomyślałam, ale ten fragment zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, wraca. Czyli pachnie konwalium i bazem. Tak, kim są Ewelina i Kasia w powieści i czy są konkretne postaci, czy jest Ewelina i Kasia w rzeczywistości? Tak, właściwie historię tych dwóch dziewczyn oparłam o opowieści i trochę życie mojej córki. Ewelina to jest moja córka i dokładnie tak ma na imię i właściwie pisząc tą książkę, ponieważ dzięki niej się zabrałam w ogóle za biografię świętej Faustyny, więc czułam, że jestem jej to winna. Ale właśnie i trochę wydarzeń z życia Kasi i trochę wydarzeń z życia Eweliny to są jej i jej przeżycia i opowieści o różnych jej znajomych. Także może dlatego było mi łatwiej pisać, bo pisałam o czymś, czego doświadczyłam, czemu towarzyszyłam. Faustyna przychodzi we śnie do Eweliny? Tak. Tak, we śnie nakłania ją do sięgnięcia po swoją biografię, po książkę o niej. Czy tak było, czy to jest pragnienie pani jako matki Eweliny? Znaczy tak, ja bardzo bym chciała, żeby święta Faustyna towarzyszyła mojej córce i dzisiaj już jej rodzinie, jej synkowi, jej mężowi zawsze, nie tylko we śnie, ale także na jawie. Natomiast pomysł, że snem był trochę taki telefryczny, bo chciałam jakoś prowadzić tą akcję. Natomiast wizyta u kamedułów, która jakby zaczyna ten sen, to są prawdziwe przeżycia. Rzeczywiście udało mi się być w tym klasztorze, kiedy go otwarto, a jest to bardzo rzadko robione, tak, ponieważ Faustyna marzyła o klauzurowym zakonie. No to skoro Ewelina już ma syna, to teraz bohaterem kolejnej powieści będzie syn, czyli wnuczek? To znaczy przede wszystkim na razie staram się mu opowiadać o Faustynie. Dzienniczek jest jeszcze dla niego za trudny, bo ma 4 lata, ale już wie o różnych świętych, już umie się modlić do nich i prosić ich o różne rzeczy. I jak się boi w nocy, to tak, to wie, do kogo się zwróci. Więc być może. Być może. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Jasne. Jolanta Sąsiadek, autorka powieści dla młodzieży nadzwyczajnie zwyczajna o świętej Faustynie Kowalskiej. Z Panem Bogiem. Audycja Czytać, aby być mądrym. Słucham Państwa Radia Maryja i nasza kolejna rozmowa w tej audycji to rozmowa
rozmowa z Dorotą Sokołowską. Witamy na naszej antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pani jest dziennikarką Polskiego Radia Białystok, prezenterką i autorką reportaży, laureatką nagrody dla najlepszego dziennikarza roku 2015 przyznanej przez Radę Programową Polskiego Radia Białystok. Czy tak? Tak, wszystko się zgadza, to bardzo miłe wyróżnienia. Może trochę na wyrost, ale bardzo się cieszę z tych osiągnięć. Rozmawia pani z księdzem Krzysztofem Kralką. Rozmowa zatytułowana Bóg jest portem w poszukiwaniu pokoju serca. Co panią skłoniło do takiej rozmowy? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że do momentu spotkania księdza Krzysztofa, choć jestem wierną katoliczką, ale zawsze myślałam, że jakoś tak te nasze drogi są układane przypadkowo. Ale potem już wiedziałam, kiedy spotkałam księdza Krzysztofa i to, co się zdarzyło później w moim życiu, również przy pisaniu tej książki, że tak nigdy nie ma, że Bóg zawsze stawia na naszej drodze ludzi, którzy są nam niezbędni i potrzebni. Po prostu pojechałam któregoś razu w zastępstwie za moich kolegów dziennikarzy, którzy nie mogli być wtedy na charyzmatycznych dniach młodych w Hermanówce, niedaleko Białegostoku, na to spotkanie, żeby zrelacjonować je w radiu. Ja normalnie zajmuję się kulturą, więc sprawy obsługi dziennikowej są na drugim planie. A wtedy pojechałam, spotkałam się ze Krzysztofa, który głosił z ogromną mocą. Byli tam młodzi ludzie, którzy byli tak wsłuchani w słowo, które do nich mówił, że pomyślałam, że to musi być niezwykły człowiek i doświadczony przez życie. I rzeczywiście podeszłam do księdza Krzysztofa i zapytałam go, czy chciałby być bohaterem mojego reportażu. Zgodził się natychmiast. Powstał reportaż, w którym ksiądz Krzysztof, młody wtedy, bardzo jeszcze ewangelizator i rekolekcjonista, zdecydował się opowiedzieć o swoim świadectwie na potęgę. I to było rzeczywiście to piękne i tak zaczyna się też ta książka od tej rozmowy, którą nagraliśmy wiele lat temu, kiedy opowiedział o tym, że Bóg znalazł go również na drodze życia i sprawił, że jest w tej chwili palutynem, ewangelizatorem, dyrektorem Palutyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. A potem ksiądz Krzysztof po kilku miesiącach zaproponował, że może byśmy porozmawiali w radiowym studiu na temat rzeczy, które są najważniejsze. I wiary, nadziei, miłości i modlitwy. I tak nasze spotkania trwały przez kilka lat, dokładnie 3 lata. Spotykaliśmy się w radiu, nagrywałam te rozmowy i z nich zaczęła się wyłaniać pewna historia, która wydała mi się właściwa dla ludzi nieco zagubionych w swojej wierze, w swojej modlitwie, w swoim cierpieniu, w nadziei, w braku nadziei. I tak właśnie razem napisaliśmy książkę Bóg jest portem z księdzem Krzysztofem Kralką. Wspominam o tym, że towarzyszyło mi pewne doświadczenie. Rzeczywiście podczas tych kilku lat czułam, że moje życie wymyka mi się spod kontroli. Odszedł ode mnie mój mąż, zmarł mój tato, zmarł mój radiowy przyjaciel, taki kompan radiowy, kolega, który towarzyszył mi też w radiowej pracy. Zachorowałam, teraz choruje moja mama. Bardzo ciężko. I właściwie pomyślałam sobie, że to, co się zdarzyło wtedy z księdzem Krzysztofem, czyli te nasze rozmowy, były dla mnie też takim umacnianiem nadziei, która nigdy nie powinna zgasnąć, modlitwy, która powinna być zawsze żarliwa i wiary, która powinna być taka, żeby niosła przez całe życie. I to jest właściwie efekt mojego spotkania. Myślę, że ta książka, która ma podtytuł W poszukiwaniu pokoju serca, też jest taką piękną historią, w której może się odszukać każdy człowiek lekko zgubiony, który zgubił azymut kierujący go do Pana Boga. To dosyć popularna przypadłość w dzisiejszych czasach. Ofiarą padają żony. Mężowie odchodzą, mówiąc, że do tej pory uszczęśliwiali wszystkich, a teraz muszą uszczęśliwić siebie młodszą partnerką. To świadectwo o tym, że w tej rozmowie, w tym reportażu pytania są pisane życiem? Tak. To był taki bardzo ciemny czas w moim życiu, kiedy mój mąż zdecydował się pozostawić nas z samą córką małych dzieci. Bardzo kochałam mojego męża i właściwie cały czas modliłam się również o to, żeby
sprawiło, żeby mój mąż przypomniał sobie o tym, że jesteśmy jego skarbem. Ale teraz już po latach mogę powiedzieć, że Bóg miał dla mnie zupełnie inną jakby drogę. Ja trochę się śmieję teraz sama, bo myślę, że trochę nie ufałam Panu Bogu. Mówiłam, Panie Boże, Ty rób wszystko, co możesz, ale ja Ci trochę pomogę. Będę walczyła o Niego i modliła się za Niego. Potem rzeczywiście czasem pomyślałam też, że jaka byłam okrutna w takim myśleniu właśnie, że to ja mogę pomóc Panu Bogu, a On pomaga mi. Rzeczywiście książka jest bardzo osobista, bo jest to moja próba też znalezienia miejsca dla siebie w świecie, który jest zupełnie inny, w świecie, który mówi rozejrzyj się za kimś, znajdź sobie kogoś, pociesz się w ramionach innego mężczyzny. Tyle osób dookoła ciebie decyduje się na takie właśnie niesakramentalne związki. Jest to dla mnie tak istotne, ponieważ dla mnie sakrament był i jest zawsze najważniejszy, ponieważ włączył nas Pan Bóg. I mimo, że mój mąż ma już długą rodzinę, to nigdy nie przestałam też myśleć o nim jako o swoim sakramentalnym mężu, za którego mam obowiązek modlić się, żeby został zbawiony, żeby też odszukał drogę do Pana Boga. Rzeczywiście intymna i osobista jest to moja historia. Myślałam o tym, czy powinnam tak osobiście pisać w tej książce. Staram się oczywiście uogólnić pytania odnośnie tego, jak żyć w świecie, w którym złamało się nasze wspólne życie, ale jest tam sporo mojego cierpienia właśnie z tamtego trudnego czasu, w którym pomagał mi ksiądz Krzysztof Kralka. Nie boję się tej szczerości, ponieważ dużo wiele osób, tak jak ja, też zadaje sobie pytania a propos tego, jak być wiernym swojemu mężowi, mimo że on jest niewierny, i jak być wiernym przede wszystkim Panu Bogu. Więc chciałabym bardzo, żeby też osoby, które doświadczają takiej ciemności w swoim życiu, wiedziały, że Bóg jest zawsze naprawdę portem, który czeka na nas, aż dopłyniemy szczęśliwie, mimo takiego poobijania się podczas płynięcia przez wzburzone morze. Bóg jest portem. Ksiądz Krzysztof Kralka w rozmowie z Dorotą Sokołowską w poszukiwaniu pokoju serca. My w rozmowie z Dorotą Sokołowską. Teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, a miłość jest z nich największa. Oczywiście to jest zwieńczenie hymnu miłości świętego Pawła Apostoła. W opisie treści wiara, modlitwa, nadzieja, miłość. Dlaczego została modlitwa wciśnięta między wiarę a nadzieję? Zawsze mi się wydawało, że modlitwa jest naszym taką liną, po której wspinamy się do Pana Boga. I zastanawiałam się, jak się modlić tak, żeby ta modlitwa była dobra, żeby ona mnie uspokajała, żebym też czuła bliskość mojego Pana, żebym wiedziała, że ona trafia do Pana Boga i że jestem wysłuchana. Dlatego wydawało mi się, że oprócz przepięknych cnót, czyli wiary, nadziei i miłości, modlitwa właśnie pomaga nam przetrwać i trudne czasy, kiedy nadzieja wystawiana jest na naszą próbę i w momencie, kiedy wiara jest zbyt mała, żebyśmy mogli żyć spokojnie i w momencie, kiedy miłość, tak jak w przypadku wielu osób, gaśnie bądź odchodzi, zmienia się, to wydawało się, że właśnie modlitwa jest zawsze takim promieniem do Pana Boga, że właściwie powinna znaleźć się pomiędzy tymi wszystkimi najważniejszymi rzeczami, które powinny być naszą drogą, czyli wiarą, nadzieją i miłością. Potem też w tej książce o to, jak się modlić Święta Krzysztofa, jak się modlić dobrze. On zawsze odpowiada, że modlić się dobrze, to znaczy modlić się szczerze przede wszystkim, otwartym sercem, takiej bliskości bezpośredniej z Panem Bogiem, że to nie jest mówienie zapamiętanych słów czy modlitw, ale to jest taka prawda w staniu twarzą twarz z Panem Bogiem i rozmawianie z Nim. Ja się chyba nauczyłam właśnie dzięki temu też dziękować Bogu za wszystko, co mam i za cierpienia, i za radości. I też wydaje mi się, że dzięki temu moja modlitwa stała się też taka bardziej wszechstronna. Ja po prostu patrząc na piękny dzień, dziękując Bogu za ten dzień, wiem, że to jest właśnie dzień, który jest dla mnie i że to jest też czas.
czas, kiedy muszę, albo chcę i muszę i powinnam podziękować za wszystkie łaski, jakie są, jakie płyną do mnie od mojego Boga. Dorota Sokołowska. Pani Doroto, wiara, modlitwa, nadzieja, miłość, ten problem rozwikłaliśmy. Można powiedzieć, inspiracje, spotkanie, doświadczenie Pani życia również zawarte w tej książce, te pytania, które nurtowały Panią. Ale w tej rozmowie z księdzem Krzysztofem Kralką Pani wciela się i w wierzących, i niewierzących, i w antyklerykałów, i tych, którzy są wiernymi dziećmi Kościoła. Staram się patrzeć szeroko na świat. Wtedy, kiedy byłam na charyzmatycznych dniach młodych i kiedy spotkałam młodych ludzi, to tam nie było zbyt wiele osób, które przyszły do Boga, bo wiedziały, że tam znajdą spokój i miłość. Tam najwięcej było ludzi, którzy byli zrozpaczeni, cierpieli, nie rozumieli swojego życia, którzy poszukiwali, którzy chcieli chwycić się ostatniej deski ratunku. Tacy, którzy czasami negowali istnienie Pana Boga, mówili, że Go nie ma, ponieważ Bóg nie dopuściłby, gdyby był, do ich życia tak ogromnej skali cierpienia. Ja później spotkałam też w swoim życiu wiele osób, które nawróciły się w sposób spektakularny, czyli takie niezwykłe, jakichś bardzo wielkich antyklerykałów. Przecież ksiądz Krzysztof Kralka sam mówi w swoim świadectwie, że też był antyklerykałem, że też był daleko od Boga, a Bóg cudowny sposób dotknął jego serca i go przemienił. Więc myślę, że ci wszyscy, którzy wiedzą, którzy mają wiarę jak ziarnko, wiedzą, że będą szukani u Boga, ale ja chciałam właśnie trafić też do ludzi, którzy pogubili się w swoim życiu i którzy pragną być szczęśliwi, być spokojni, kochani. Ja właśnie chciałam pokazać, że jest jedna osoba, która może im to zapewnić i daje im to za darmo i zawsze czeka pierwsza i zawsze chce, żeby ten ktoś, kto zgubił się w życiu, trafił właśnie do niego, że to jest właśnie Pan Bóg. Dlatego starałam się też patrzeć na to, jak można dzięki książce czy dzięki rozmowom z księdzem Krzysztofem trafić właśnie do takich ludzi, którzy wiedzą, że chcą zmienić swoje życie. A ja chciałam powiedzieć, że życie może zmienić tylko jeden ktoś, kto jest zawsze pierwszy na spotkaniu, czyli właśnie Pan Bóg. Pani Doroto, Pani jako radiowiec doskonale zna cenę każdej sekundy. W radiu pozostało nam 45 sekund i ostatnie pytanie. Jaką rolę powinien odgrywać Bóg w naszym życiu? Bo jaką odgrywa, to czytamy, patrzymy na świat i widzimy, a jaką powinien? Myślę, że Bóg powinien być, ja teraz tak myślę, ponieważ jestem w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo ciężko choruje moja mama i właściwie jesteśmy między światami. I czasami mam też wiele pytań o to, dlaczego tak szybko i błagam o to, żeby jeszcze zostawił ją tutaj. Natomiast myślę sobie, że człowiek powinien przede wszystkim wiedzieć, że Bóg jest Ojcem. Jest Ojcem, który się troszczy, który kocha, który pragnie naszego dobra, który przytula w momentach najtrudniejszych. Amen. Dziękuję bardzo. Dorota Sokołowska, Bóg jest lekarzem duszy i ciała, niech uzdrowi, jest też Panem życia i śmierci, niech się pełni Jego wola. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym.
drodzy Państwo, pierwszy temat, protest aktualności dnia, to kwestie europejskie, kwestie tego, co dzieje się za naszymi granicami. Przede wszystkim wybory w Austrii, sondażowe wyniki i niepełne wyniki wskazują na zwycięstwo, tak powiem, eurosceptyka, kogoś, kto jest też nastawiony z dystansem zachowawczo w kwestii przyjmowania i takiej zupełnej, totalnej otwartości na kwestie imigrantów. Druga rzecz to też kolejna odsłona ofensywy zagranicznej, jeżeli chodzi o panią premier Beatę Szydło, która jest w Turcji, no pana prezydenta Andrzeja Dudę, który odwiedza kolejny kraj przed szczytem NATO w Warszawie. Jak na te kwestie patrzeć, w jaki sposób te kwestie rozumieć? Poproszę o komentarz i bardzo serdecznie witam jednocześnie na antenie Radia Maria pana ambasadora Dariusza Sobkowa. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom Radia Maria. No rzeczywiście te dwie sprawy, to znaczy wynik wyborów w Austrii i szczyt w Turcji na temat powstrzymywania tego niekontrolowanego jak do tej pory napływu emigrantów z południa basenu Morza Śródziemnego, to są rzeczy oczywiście powiązane z sobą, dlatego że pan Norbert Hofer, kandydat prawicy, jak niektórzy mówią prawicowo-populistycznej prawicy, ale przede wszystkim wywodzący się z partii austriackiej, Partii Wolności, to on nigdy nie ukrywał swoich poglądów. On ma takie same poglądy dziś, jakie miał 5-10 lat temu, i to ugrupowanie też ma takie same poglądy. Ale to, że w tej chwili być może wygra wybory, a jeśli nie, to będzie to minimalna przegrana, ale można powiedzieć, że połowa społeczeństwa austriackiego, która wzięła udział w wyborach, postawiła właśnie na tego polityka, no to jest efekt tej właśnie przede wszystkim ogromnej fali, niekontrolowanej fali emigrantów. I szczególnie właśnie w ostatnich tygodniach nad bezpieczeństwem Austriaków prawie już nikt nie panuje. Policja tego nie ukrywa, dlatego że po prostu były skandaliczne przypadki. No, ktoś by powiedział, że gdyby ktoś chciał pomóc właśnie temu kandydatowi prawicy z austriackiej Partii Wolności, no to musiałby zrobić to, co się stało, w sposób no, przypadkowy, dlatego że ci emigranci zachowują się w sposób bardzo taki, no, byśmy powiedzieli, arogancki. No, było napastowanie młodego chłopca Austriaka na basenie, był gwałt na jakiś Austriaku, kobiety i tak dalej. Po prostu nie ma, teraz to, że media, tak, nie wiem, czy to mogliśmy obserwować, media zatajały te fakty, a policja współpracowała z mediami, żeby nie przyjmować tego karty, żeby ewentualnie nie informować mediów, wszystkich mediów o tych zdarzeniach, które były objęte tajemnicą, mową milczenia, tak naprawdę taką swoistą komorą, tylko wykonaniu właśnie policji niemieckiej czy austriackiej. A tu jest po prostu fakt, że kampania wyborcza, no oczywiście wywołuje pewne emocje, jak zawsze tego typu kampania wyborcza, wybór prezydenta jest bezpośredni w Austrii, no to po prostu i dziennikarze niektórzy, i policjanci powiedzieli, dosyć, będziemy mówić, co się dzieje. I media były właśnie informowane o tych aktach agresji właśnie ze strony migrantów na społeczność austriacką. I to w sposób znaczący oczywiście wpłynęło na tutaj istotny dobrym wyniku. Poczekajmy jeszcze, jaki będzie ostateczny. Tutaj jedna uwaga proceduralna. W tej chwili już wiadomo, że z obliczonych głosów właśnie ten kandydat, nazwijmy prawicowo-populistyczny, on zyskał prawie 52%. Natomiast kandydat Zielonych, czyli Aleksander van der Bellen, 48%. Natomiast trwa w tej chwili liczenie głosów wysłanych korespondencyjnie, listownie. No oczywiście można sobie wyobrażać, jakie są tutaj emocje duże, ale zazwyczaj w historii krajów, które dopuszczają głosowanie korespondencyjne, to jednak nie przewala, nie przechyla tej szali, dlatego że po prostu głosują korespondencyjnie ludzie wybrani w jakimś sensie dość losowo. To są osoby chore najczęściej po prostu. I tutaj te głosy raczej nie zaważą. Ja myślę, że w tej chwili w Austrii trwa już przygotowanie opinii publicznej przez establishment austriacki do tego, że jednak wygrał ten właśnie Austriak.
austriacki polityk prawicowo-populistyczny. Ale powiedzmy sobie szczerze, to trzeba oczywiście poczekać do godziny około 17-18. No być może, jak zwykle, komisja obliczająca głosy jeszcze zarządzi sobie pod byle pretekstem przedłużenie tego, ale wszystko wskazuje na to rzeczywiście, że ten polityk wygra i dlaczego, to myślę, że tutaj jakoś to opisałem. No i teraz związek ze szczytem w Turcji. My rozmawialiśmy na salach Radia Maryja o tym, już pamiętam, 2 miesiące temu, że szczyt w Turcji zakończył się sukcesem, była tam jeszcze później dogrywka, później, ale że w marcu sprawa została z Turcją już jakoś tam załatwiona, Turcy będą powstrzymywać tą falę emigrantów. No ale jak Turcy wyczuli, to są po prostu zawodowi dyplomaci, państwo, że to istnieje od wielu lat, ma służby dyplomatyczne, które działają, czy się komuś to podoba, czy nie, ale działają profesjonalnie. I po prostu wyczuli, że Unia Europejska jest słaba, że skoro ustępuje właśnie pod tym argumentem, że Turcy powstrzymają falę imigrantów, a w zamian za to Unia Europejska jest gotowa dać 3 miliardy, w pewnym momencie Turcy zarządzali 6 i to już było jakoś tam przyobiecane. I na to od razu się postawił postulat, a no to proszę przyspieszyć oczywiście kwestię zniesienia wiz dla wszystkich obywateli tureckich. I to też uzyskali dość szybko i w sposób dość łatwy. No to następuje eskalacja. Jeżeli jest dwie strony negocjują, jedna ze stron widzi, że każdy jej postulat w zasadzie jest realizowany bardzo szybko, bo strona przeciwna boi się straszaka jakiegoś. No tutaj tym straszakiem jest, że Turcy po prostu popuszczą troszkę w polityce imigracyjnej, czyli kolejna fala milionów emigrantów przez Turcję przewali się do Europy. No to jak oni wyczuli, że mają taki straszak, no to eskalują po prostu swoją pozycję, swoje wymagania, swoje postulaty. No i teraz słyszymy, że chcą przyspieszyć proces negocjacji wejścia Turcji do Unii Europejskiej, żeby zamykać szybciej te rozdziały, bo Turcja rzeczywiście została zaproszona już bardzo dawno temu, bo w 1999 roku do rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, ale to się blokło bardzo, bardzo długo i stowarzyszenie Turcji z Unią Europejską to już w latach 70. było podpisane. No, wszyscy mówi, że to jest takie troszkę ad kalendas Greka, to dłużona sprawa, że no, trzeba dawać nadzieję Turcji, że kiedyś będzie w Unii Europejskiej, ale to w bliskiej perspektywie wydawało się mało realne. A teraz Turcy wyczuli, że mają straszak, no i po prostu wykorzystują go. I teraz pytanie, czy to są źli Turcy w tej sytuacji, że wykorzystują tą sytuację, czy raczej słaba Unia Europejska? No ja myślę, że nie ma co demonizować, chociaż można z jakichś tam przyczyn sobie wykazywać palcem błędy polityki i historii Turcji. Natomiast no przede wszystkim trzeba zobaczyć do własnego ogródka i uznać, że Unia Europejska nie odrobiła lekcji z ustanowienia profesjonalnego korpusu dyplomatycznego Unii Europejskiej. To było tyle lat obiecywane. To było wiele lat obiecywane, że Unia Europejska oczywiście będzie miała sprawną, silną dyplomację. No a przyszło co do czego, to okazuje się, że taka Turcja potrafi rozgrywać interesy krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna no, wiele krajów narzekało, że Rosja potrafi rozgrywać dyplomację unijną, prawda, że wygrywa interesy jednej przeciwko drugim, że tutaj pani Mogherini, szefowa dyplomacji unijnej, jest za słaba w relacjach rozgrywać Unię Europejską. No więc to jest taki troszkę żałosne, ale pokazuje, w jak rachitycznym stanie jest ta słynna dyplomacja europejska, która tworzy się już tyle lat, kosztuje bardzo wiele pieniędzy i tak dalej. Także jednak to jest taki trochę jest argument za powrotem do państwa narodowego. Każdy kraj musi dbać o swoje bezpieczeństwo, o swoją dyplomację, tak robi na przykład właśnie chociażby pan premier Orban, który, przypomnijmy, on tylko zastosował przepisy Unii Europejskiej dla powstrzymania fali emigrantów. Wybudował te mury, zatrzymuje ich do tych przejściowych obozów, kieruje, odbiera od nich właśnie te deklaracje z Polską, bo to są przepisy unijne. I za to był krytykowany, że on ich nie przepuszcza. No ja tylko stosuję prawo, w tej chwili zmienił prawo swoje węgierskie. Parlament węgierski przyjął nowe ustawy, które mają na celu wzmocnienie granic węgierskich. Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź na tą rachityczną, słabą dyplomację unijną.
panie ambasadorze, chyba nie wszystkim to się podoba, patrząc na opozycję, szczególnie na tych, którzy tak mocno krzyczą z trybuny sejmowej, o tym, że no nie do końca ci, którzy walczyli o naszą suwerenność, walczyli o Polskę, a mówią, że walczyli o to, by Polska była w Europie i no też będą robili wszystko, żeby było zupełnie inaczej niż to, co pan ambasador powiedział, by nie było tych krajów jako takich, nie było takiej suwerenności, nie było poczucia, że ktoś jest narodem, ale że by było to raczej takie poczucie, że jestem Europejczykiem, jestem w tej wspólnocie, jestem kimś wyjątkowym właśnie przez fakt tego, że jestem w Europie. Polska paradoksalnie i kraje Europy Wschodniej paradoksalnie przebywały pod jakimś takim kroszem bardzo negatywnych zjawisk kulturowych, które miały miejsce na Zachodzie, a które wpłynęły na życie polityczne. Dlatego, że poprzez fakt tej żelaznej kurtyny u nas ludzie po prostu interesowali się polityką w sposób bardziej dogłębny, czytali więcej zakazanych różnego typu pism i często poprzez dyskusję, a więc ćwiczenie intelektu, byli zmuszeni do zrozumienia rzeczywistości, podczas gdy na Zachodzie manipulacja społeczna była o wiele prostsza. No wystarczyło, że w 10 kanałach powiedziano to samo, a już nie zadawano sobie pytanie, kto nad tymi wszystkimi 10 kanałami telewizyjnymi panuje. Teraz druga rzecz, no to oczywiście ten ogromny kryzys praktyk religijnych, no jednak mimo wszystko w Europie Wschodniej jest większy szacunek dla instytucji kościelnych niż w Europie Zachodniej. Polska w ogóle jest jakimś tutaj bardzo, jest to kraj, gdzie jest największa ilość praktykujących. Ja często przypominam to, że właśnie na przykład no we Francji jest 5% ludzi, którzy co tydzień chodzą do kościoła i jak obliczono, ilu muzułmanów co tydzień chodzi do meczetu, to okazało się, że więcej muzułmanów liczebnie, nie procentowo, ale liczebnie chodzi do meczetu niż Francuzów. No więc w Polsce my oczywiście tego problemu nie mamy i jestem tutaj święcie przekonany, że ci, którzy, tak zwani inżynierowie społeczni, którzy chcą manipulować ludźmi, to oni chcą doprowadzić do tego, żeby Polska stała się krajem wielokulturowym właśnie, żeby tutaj były konflikty kulturowe, bo wtedy ludźmi skonfliktowanymi łatwiej jest zarządzać. No niech się kłócą, to jak to no stara dewiza oczywiście rzymska, dziel i rządź, prawda, skłócić ludzi, a później, prawda, rozdzielać rację, ten ma rację, ten nie ma racji i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego Polska poprzez fakt właśnie żelaznej kurtyny, tego, że myślimy z tego na emigrantów, wiesz, o tak kraje zachodnie od lat 60., 70. już miały te fale. Dobra, no Polska, Europa Wschodnia jest wolna od tego typu możliwości manipulowania społeczeństwami. I to się przekłada oczywiście na politykę, bo nasza dyplomacja ustami chociażby właśnie szefów państw i rządów Europy Wschodniej, niezależnie od etykiety politycznej, to podkreślam, bo w Grupie Wyszehradzkiej to przecież nie jest tak, że wszyscy mamy podobne korzenie polityczne jak premier Polski czy premier Węgier. Tam jest również lewica bardzo mocno reprezentowana w rządzie, czy też rząd słowacki, to jest rząd po prostu lewicowy. Natomiast te elementy kulturowe powodują, że ta Grupa Wyszehradzka stanowi tę oś przeciwstawiania się tej polityce niemieckiej multikulti, tak zwanej, tak, wielokulturowości, tak zwanej, która miała ubogacić Europę, no właśnie doprowadziła do tego, że już Austriacy znają dosyć tego bogactwa, już chcą być biedni. I teraz to wpływa też na to, że oczywiście nasza dyplomacja na przykład ustami chociażby ministra spraw zagranicznych Polski, który będąc w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, to około 3 miesiące temu, to rząd wielkości, ale to pamiętam dobrze tą wizytę, bo rzucił bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawą inicjatywę. Mianowicie na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Włoch powiedział, że Polacy, jeżeli mają uczestniczyć w różnego typu decyzjach co do imigrantów, to przede wszystkim muszą mieć zagwarantowany udział w selekcjonowaniu tych imigrantów. Jeżeli wasze granice są otwarte, wy bierzecie wszystkich, a później nam każecie brać, których wyście zaakceptowali, no to przecież to jest troszeczkę niesprawiedliwe. Bardzo ciekawą rzecz, ale jak gdyby rzucił pomysł pewnego mechanizmu, pewnej właśnie solidarności w rozwiązywaniu tych problemów, a nie tylko brania na siebie bagażu. No, można tylko mieć za złe, że polscy dyplomaci tego nie przekładają na fakty, na rzeczywistość polityczną, bo to jest oddzielny temat, że pan minister i w ogóle
szef państwa polskiego, pan prezydent, głowa państwa polskiego, szef rządu, pani premier. No niestety dobrze o tym wiemy. Nie mogą liczyć na lojalność większości ambasadorów, którzy obecnie reprezentują nasz kraj za granicą. Także dla tych konkretów jest mało. Ale sam kierunek jest, ta korekta właśnie polityki zagranicznej jest wyraźnie pokazana. No chodzi o to tylko, żeby jednak to udało nam się wprowadzić w życie. Przepraszam, że w jednym ciągu poruszamy parę spraw, natomiast one naprawdę jedne wynikają z drugich i zazębiają się. Właśnie kwestia emigracji, kwestia wyborów, takich a nie innych polityki za granicą, kwestia rachitycznej dyplomacji Unii Europejskiej i w związku z tym większej odpowiedzialności dyplomacji krajowej, ale w związku z tym większej odpowiedzialności ambasadorów za to, co robią, to wszystko są rzeczy, które z tobą są po prostu powiązane. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za tę wypowiedź, za to naświetlenie nam tej sytuacji, byśmy lepiej rozumieli te wszystkie procesy, które zachodzą, byśmy sami mogli taką krytyczną refleksję też przeprowadzić nad tym wszystkim. I pozdrawiam gorąco. Bóg zapłać, przed chwilą się też przygotowując się do rozmowy, to przyjrzałem pewne rzeczy. Jest jednak, bo dużo słów, ale trzeba zawsze sprawy bardzo też konkretnie przedstawiać. To, co zrobił pan prezydent teraz w wizycie w Norwegii, to tak powinna wyglądać dyplomacja, bo tam został podpisany list intencyjny polskich zakładów, polskiej grupy zbrojeniowej z grupą zbrojeniową norweską. To tak wygląda, że tak powiem, konkretyzowanie działań dyplomatycznych, a nie tylko wykłady, pozdrowienia, pomysły, tak zwana dyplomacja rytualna, z którą często mamy do czynienia, prawda, te słynne krakowianki wręczające bukiet kwiatów i jakieś tam właśnie przemówienia o charakterze. Więc, a tutaj mamy realne wejście w interes poszczególnych krajów i powiązanie ze sprawami bezpieczeństwa. Dlatego się cieszyć, że są pierwsze kroki w tym kierunku robione przez obecny rząd i pana prezydenta. Bardzo dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam. Gościliśmy na naszej antenie ambasadora Dariusza Słupkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. By do poniedziałku coś zrobić w kontekście Trybunału Konstytucyjnego i zagrożenia, teoretycznie zagrożenia praworządności i demokracji w Polsce ze strony Komisji Europejskiej i orzeczenie, opinia, której nie ma. Natomiast wyszedł rzecznik, sekretarz Komisji Europejskiej, który powiedział, że trwają konstruktywne rozmowy z rządem polskim. A z drugiej strony kolejne sondaże, które ukazują się, które mówią o tym, że z jednej strony i pan prezydent ma dużo większe poparcie niż w ubiegłorocznych wyborach i dzisiejszy sondaż TNS Polska, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma już prawie 40% poparcia w porównaniu z Nowoczesną i Platformą, które mają odpowiednio 17 i 16% poparcia. Jak na te sprawy popatrzeć? Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana posła Dominika Tarczyńskiego i proszę o opinię, o komentarz do tych tematów. Szczęść Boże, kłaniam się. No cóż, tak naprawdę to, co dzisiaj usłyszeliśmy z ust rzecznika Komisji Europejskiej, dowodzi tego, że tak naprawdę nie mamy czego się obawiać, ponieważ te rozmowy nazwane konstruktywnymi faktycznie przynoszą efekt.
opozycja narzuciła język i słownictwo typu ultimatum, typu ostateczny termin, po to, żeby siać strach. A tak naprawdę to dzisiejsze wystąpienie rzecznika zapowiada, że żadnych ataków nie powinniśmy. To kolejny przykład tego, że rozmowy polskiego rządu, przedstawicieli polskiego rządu przynoszą efekt. Ja chciałbym przypomnieć to wystąpienie pani premier w Parlamencie Europejskim, które miało być taką katastrofą dla Polski, dla polskiego rządu, ale okazało się, że wielu parlamentarzystów postanowiło być naszymi sojusznikami po tym wystąpieniu. Ja także chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem jako delegat do Rady Europy, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Także byłem przesłuchiwany dwukrotnie przez Komisję Rady Europy i obydwie zakończyły się tak naprawdę niczym. Nie było żadnej rezolucji. Pamiętamy głosowanie na Radzie Europy, gdzie 46 państw biorących udział w głosowaniu opowiedziały się za rządem Prawa i Sprawiedliwości. I wniosek jest taki, że musimy jak najwięcej rozmawiać, dlatego że ta atmosfera, która jest kreowana przez opozycję, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Używa się języka, który ma wywołać atmosferę jakiejś wielkiej katastrofy. To jest niestety szkodzenie w Polsce, ale jak widać, radzimy sobie z tym, to przynosi efekty. Panie pośle, ukazują się też informacje, ukazują się na różnych portalach internetowych, między innymi na portalu Radio Maryja, o tym, że jest też prowadzona jakaś gra, gdzie prezesi Trybunału Konstytucyjnego w jakiś sposób poprzez swoich współpracowników współpracują z panem Timmermansem i tak dalej, jeżeli chodzi o te wszystkie orzeczenia. Czy dawać wiarę, bo to są pewne dokumenty, które gdzieś tam już się pojawiają w języku angielskim na razie, ale no, jak odnosić się do takiego czegoś, jeżeli rzeczywiście coś takiego miałoby miejsce? To jest absolutnie szokująca informacja i ja naprawdę głębi serca mam nadzieję, że nieprawdziwa, dlatego że gdyby okazało się, iż prawdą jest, że wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, to polityczny sędzia, jest zaangażowany w bezpośrednią politykę, czyli instruowanie urzędników Komisji Europejskiej, w jaki sposób zaatakować polski rząd, w jaki sposób zaatakować propozycję ustawową polskiego rządu, no to to byłby potężny skandal. Oczywiście konstytucja zobowiązuje sędziów do tego, aby nie brali czynnego udziału w życiu politycznym lub nie wpływali w żaden sposób na życie polityczne. Jeżeli okazałoby się, że to jest prawda, to to byłby naprawdę absolutnie szokujący fakt, który w polskiej demokracji nie miał jeszcze nigdy miejsca, chociaż te przecieki z wcześniejszych dokumentów europejskich, mam na myśli Komisję Wenecką, no, pokazywały, że no, coś tutaj nie gra, gdzieś jest coś, o czym my nie wiemy, jest jakaś gra zakulisowa przeciwko Polsce, która ma miejsce, ale powtarzam, ja cały czas mam nadzieję, że to jednak nie jest prawda, że jest to jakieś nieporozumienie, bo byłoby to niewytłumaczalne i absolutnie karygodne, gdyby tak faktycznie się stało. Panie pośle, wracając jeszcze do kwestii orzeczeń, opinii na temat praworządności w Polsce, kogo możemy się spodziewać? Jakich kroków teraz po tym komunikacie rzecznika Komisji Europejskiej? Czy w takim razie ta opinia będzie wydana i kiedy ona będzie wydana i jakiej opinii w takim układzie możemy się spodziewać? Tak naprawdę trudno powiedzieć teraz, ponieważ pierwotnie zapowiadanym terminem był poniedziałek, czyli dzisiaj po południu ten dokument pewnie trafi do polskiego rządu. Mamy zapowiedź, że będziemy mieli część jawną i niejawną. No i ten język, który tak naprawdę był prezentowany przez rzecznika, jest takim, wydaje się, językiem poszukującym kompromisu. Więc ja nie spodziewałbym się tutaj wielkich problemów dla Polski. No przy tym faktycznie musimy czekać na te dokumenty i dopiero wtedy będziemy mogli to komentować, przyglądając się tym zapisom. Pewne jest jedno, nic w tym nie grozi, dlatego że to, o czym mówi opozycja, czyli ewentualne sankcje i te wszystkie trudności nie są możliwe do zrealizowania, bo premier Orban zapowiedział, że absolutnie nie zagłosuje za sankcjami dla Polski, a jedno weto nie dopuści do takiego rozwiązania. Tutaj jest potrzebna wygoda wszystkich państw członkowskich. A więc znowu, no, mamy do czynienia ze straszeniem Polaków Prawem i Sprawiedliwością. Mamy do czynienia z zarządzaniem strachem. To straszenie PiS-em nie przyniosło efektów kampanii wyborczej, nie przyniesie efektu teraz. Musimy to po prostu dzielnie znosić, używać argumentów i cały czas opierać się na dialogu. Szukać dialogu,
szukać porozumienia pomimo tych obrzydliwych ataków, niegodnych ataków. Musimy to po prostu znosić, musimy starać się rozmawiać dla Roda Polski. Wydaje mi się, że to straszenie pisemne wnosi skutek odwrotny. To, co też wspomniałem na początku, sondaże mówią o czymś zupełnie innym, że to poparcie PiSu rośnie, więc Polacy chyba takiego strasznego PiSu jednak chcą. No właśnie, to my oczywiście nie opieramy swojej polityki o sondaże i nigdy nie zwracaliśmy na nie uwagi, bo sondażownie wielokrotnie już pokazały, że racji do końca nie mają. Ja uważam, że to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest znacznie wyższe niż to, które było podane dzisiaj, czyli 39%. To na pewno nie wpływa na nasze decyzje i na realizację obietnic. My po prostu realizujemy to, co obiecaliśmy w trakcie kampanii. My realizujemy to, co jako posłowie przyrzekaliśmy w trakcie przyrzeczenia poselskiego. Realizujemy projekty, które zapowiadaliśmy. 500+ wprowadzone, ustawa sociala, mamy teraz Mieszkanie Plus, nad tym procedujemy. Mamy kolejne projekty, które w spokoju chcemy realizować, aby rozwijać potęgę i siłę polskiej gospodarki. To jest bardzo trudne, ponieważ jesteśmy oskarżani tak naprawdę o najgorsze rzeczy. Ja nie sądziłem, że obejmując mandat posła będę straszony, bo tak faktycznie było na korytarzach sejmowych, że czeka nas Trybunał Stanu, że czekają nas więzienia. No, tego typu język pojawiał się z ust posłów opozycji, ale to zastraszanie nie działa. My jesteśmy zobowiązani do tego, aby zrealizować to, co historia oceni. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby wywiązać się z obietnic złożonych w Polsce. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, za to słowo, no i będziemy oczekiwali dalszego rozwoju tych wypadków. Natomiast też życzę takiej siły i cierpliwości w pełnieniu tej służby, którą pan pełni i też do której się zobowiązał. Właśnie dziękuję też za przypomnienie tego, co jest w ślubowaniu, bo wydaje się, że bardzo często posłowie, może niekoniecznie z rządzącej koalicji, ale z innych frakcji, ugrupowań, o tym ślubowaniu zapomniają, o czym mówili, do czego się zobowiązywali. To jest fundament, dlatego bardzo proszę o modlitwę, proszę o wsparcie duchowe, bo naprawdę bardzo tego potrzebujemy. Dzięki serdecznie, panie pośle, pozdrawiamy wszystkiego dobrego, z samorodem. Na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Dominika Tarczyńskiego.
Byliśmy, drodzy Państwo, w sobotę. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maria w audycji Aktualności Dnia z panią Anną Kołakowską, radną Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z organizatorek marszów, które przeszły ulicami Gdańska. Pani radna, pani Anna prosiła też o wsparcie modlitewne, o to, by pamiętać o wszystkich, którzy będą maszerować, by manifestować poparcie dla tradycyjnych wartości, tradycyjnego modelu rodziny. Po marszach, czy w trakcie marszów, już dochodziły do nas informacje, że te wydarzenia mają bardzo dramatyczny przebieg. Między innymi Marysia Kołakowska, córka pani Anny, została w brutalny sposób przez policję zatrzymana. Ponoć, tak twierdzą różne źródła, za to, że była prowokatorką, że w sposób agresywny się zachowywała. Ja chciałbym poprosić o taką relację i o komentarz do tych sytuacji panią Annę Kołakowską, która była bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń. Szczęść Boże, pani Anno, witam serdecznie. Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże, Radio Słuchaczom. Pani Anno, jak to wszystko wyglądało? W jaki sposób doszło do tych wydarzeń, które znajdują się od rozpisuje od lewej do prawej strony? I pani była naocznym świadkiem, pani była bardzo blisko tego wszystkiego. I komu dała dziejanie? Pokażę, że też nawet nie trzeba słuchać komentarzem mediów, wystarczy obejrzeć filmy, które są zamieszczone w internecie, również filmy, które emitowała telewizja. I na nich wyraźnie widać, że każdy z tych ruchów wszystko to jest jedno z głównych skrzyżowań w Gdańsku, kiedy staraliśmy się, i tego nie ukrywamy. My staliśmy się tam podczas parady homoseksualistów, ale policja, staliśmy na ulicy z dużym banerem, który pogradzał całą jezdnię, ale na wielu zdjęciach i na filmach widać podtrzymywane. Mają poważni ludzie, większości ludzie starsi. To właśnie na tym banie, w menach, na tych ludzi dojrzałych, spokojnych, to wszystko widać na zdjęciach, uderza odgrożono, rozpoczy, mają pałkami uderzać w nas i uderzyli naszego kolegę, który zwalał się krwią i wrócił miał całą rano, żeby to było za stronę, czy z boku głowy, więc ta proszę tej chwili jest czekała mu na ubranie. Mój mąż został uderzony też pałką i też jest winny po policji stronie, także od tego uderzenia połamało mi się okulary. Ten baner został siłą jakby tego naporu przerwany, ta nasza zapora. Służyłam młodzież i kiedy oni zobaczyli, jak nas tymi palami atakuje żonę, to wtedy byśmy, ona to na pewno, całą pewnością, spędził kamieniami, ale to było dokładnie kilka kamieni, ale to jest taki czas, gdy żona nas całowało, na kuchnię, czyli koleżki, tak słuchali właśnie, w tą naszą stronę. I natychmiast skończyło się wypanie, natychmiast dosłownie, i my, ponieważ to żona na nas napierało, a jednocześnie to jest niezwykle istotne. To jest w tym miejscu, w Huczycku, na Huczycku, przepraszam, nie mieliśmy żadnych przyczynności z prawem homoseksualistów, ponieważ oni szli do Wrocławki około 150 metrów od nas. I nie byliśmy dla nich żadnym zagrożeniem. Jedyne, co mogliśmy zrobić w tym miejscu, to znowu się wszystkich handlować, nasze niezadowolenie z tej promocji dewiacji. Policja to, co prowadziła marsz homoseksualistów, zmieniła prawdę, że jakby oni chcieli policji. Mogli to właśnie stać spokojnie do nas, czy nas oddzielać, jedna grupa od drugiej. Nie mielibyśmy możliwości fizycznego kontaktu po prostu, zmieniania się na większą odległość niż 100 metrów. Więc ten atak nie był zupełnie nieustawiony, a szczególnie atak na nas na ulicy Bannerem. I wycofaliśmy całą tą naszą grupę w innym miejscu, gdzie widzieliśmy, że homoseksualiści będą z nimi, żeby tam z kolei postawić zatorę. Staraliśmy na przystanku tramwajowym, brama wyżynna, pomiędzy dwoma czasami jezdni, bo ruch do nim czasami jezdni, i oczekiwaliśmy tam na tą paradę. Widzieliśmy, tam nic nie zrobimy, tylko będziemy mogli ewentualnie podsypać, bo tam nie ma możliwości tak szeroka droga, aby nie zablokować tego. Właśnie 200 metrów od nas stały oddziały żoną. Było ich bardzo długo. Natomiast, no i wtedy wypowiedzieliśmy, kiedy padła komenda, do nas najpierw taki rozkaz, że
mamy się rozejść, my zaczęliśmy tam do nas wszyscy i czekamy na tramwaj. To było wyraźnie widać. Nie mogliśmy nawet do pana socjalistów zgłosić żadnych faktów, ponieważ się wszyscy nawet nie było widać. A potem okazało się, że policja już miała zamiar zmiany, kolejnej zmiany trasy w Tomaszu, czyli oni zjeździliby się do nas, nawet na odległość 400 metrów. To już w ogóle nie było możliwości, żeby nawet na pustoszowi, żeby pokazać, że działo się między nami, a tym marszem homoseksualnym. Ale zanim homoseksualiści w ogóle pojawili się na horyzoncie, to już na nas uderzyły się o prewencji. Na wszystkich filmach widać bardzo wyraźnie, że z naszych pomiędzy padają osobne posła, które mogliby się ewentualnie policji nie podobać. Tam widzimy, czekamy na tramwaj, kiedy oni zostają do skórną, zbliżają się do nas. Jeszcze jest coś, czy prowokacja, zaczynamy skandować prowokacja. I widać tutaj, że tutaj nie ma żadnych kamieni, nie ma żadnej agresji z naszej strony. Jest film, na którym wyraźnie widać, jak ja, mój mąż i Marusza, to z nimi nie rozmawiamy. A tak policji nie podnoszą na szybki. My sobie się nie zorientowaliśmy, że oni naprawdę chcą na nas uderzyć, tylko myśleliśmy, że oni chcą się przesunąć jeszcze bliżej nas. No a oni w tym momencie po prostu to się zdarzyło tak szybko, że właśnie, że uderzyli nas i sami nas napadli. I ktoś może się schwycił tych policjantów za szyję i ciągnął po prostu poza tym kordon. Mojego męża policjanci otoczyli z czterech stron tarczami, tak zrobili spadać ścisłe, że on nawet nie mógł się wydostać. Nie wiadomo, dlaczego jego nie aresztowali, tak, które aresztowali Marysię. Nie wiadomo dlaczego mnie, skoro ja byłam jeszcze parę innych osób, byli tu młodzi chłopcy, którzy tam stali, no my staliśmy na przystanku, więc jakby było